Kasper, witamy ponownie w stali Staruwawola. Powróciłeś po długim okresie. Jesteś naszym wychowankiem. Powiedz, co skłoniło Cię do tego, że wróciłeś do Stalówki? Trener Surma się do mnie odezwał. Znaczy, kierowałem się tym na pewno, że jestem wychowankiem. Trener Surma odezwał się w grudniu, że chciałbym mnie zobaczyć na dwutygodniowych testach. Przyjechałem, pokazałem się z dobrej strony i teraz po nowym roku zacząłem z drużyną przygotowań. Dzisiaj zagrałeś po raz pierwszy w sparingu z Polonią Przemyśl i chyba możesz go zaliczyć do udanych. Tak, na pewno. Tam cieszę się bramka na pewno, asysta, ale sparingi są po to, żeby tak jakby łapać formę przed ligą i być gotowym na 4 marca, tak? Kasper, tak jak powiedziałeś, 4 marca zaczynamy, ale do 4 marca jeszcze daleko, trzeba budować tą formę. Jak wyglądają teraz te treningi u trenera Surmy? Jak to pierwszy tydzień było bardzo ciężko, był to tydzień wprowadzający. Myślę, że z tygodnia na tydzień będziemy łapać coraz większą formę, będziemy mieć coraz więcej sił i będziemy dobrze przygotowani na ligę. Jaki cel sportowy sobie stawiasz, Kasper Wydra, przed tą nową rundą? Na pewno grać w każdym meczu jak najwięcej czasu, spadać na boisku, a pomagać drużynie bramkami, asystami i dobrymi występami. W takim razie tego Ci życzymy. Jak najwięcej bramek dla Stalówki. Dziękuję bardzo. Do widzenia.